Ten film, ukazujący dzieje białej broni, zrealizowany został w konwencji wykładu. Wykładowcą wybitny historyk, znawca oręża, profesor Andrzej Nadolski. Słuchaczami w pierwszych rzędach są aktorzy, a kolejne fotele audytorium, jak sądzić należy, znajdują się przed ekranami telewizorów. Czasy chwały szabli, wieki świetności miecza. Oryginalna broń muzealna w rękach współczesnego mistrza szabli Wojciecha Zabłockiego, a specjalnie wykonane egzemplarze posłużą do szermierczych zmagań z jego synem Michałem. Brałam w niewolę carów, znanam przybyczynie, w Szwecji i pod Wiedniem wolny Polak słynie. Przez cały wiek XVII szable w rękach polskich rycerzy broniły niepodległości kraju. Istnieniu Rzeczypospolitej zagrażały wojska zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, a więc szczególnie Turcy, Tatarzy, wreszcie Szwedzi. Najeźdźcy ze wschodu przywozili ze sobą krzywe szable tureckie, perskie, tatarskie. Najeźdźcy z zachodu – proste rapiery, pałasze, koncerze. Różnie oceniano ten wieloraki oręż, dostrzegając wady i zalety. Kiedy wykorzystano tak bogate doświadczenia do skonstruowania polskiej broni białej? Około połowy XVII wieku, jak się wydaje, doszło w Polsce do stworzenia własnych, oryginalnych odmian broni białej, przede wszystkim szabli. Jedna z tych odmian to karabela. No bo proszę Państwa, jakżeż tu mówić w ogóle o szabli polskiej, nie wspominając o karabeli. Ale bieda w tym, że jest to przedmiot sporów specjalistów z zakresu historii uzbrojenia, którzy bynajmniej nie są tutaj jednego zdania. Krótko mówiąc, i geneza samej karabeli, a nawet nazwy samej, nie jest dla nas do tej pory jasna. Wydaje się, że najwięcej racji mają ci, którzy wywodzą te szable od broni spotykanej już w starożytności, broni, której głowica miała kształt orlej głowy. Zresztą szable z taką głowicą znane są także znacznie później, między innymi w Polsce w XVI, XVII, nawet XVIII wieku. W wypadku karabeli owa pierwotna orla głowica ulega daleko idącej schematyzacji. Nie jest zresztą właściwie nawet już głowicą, jest po prostu rozszerzeniem trzonu. I tylko wtajemniczeni domyślają się tam stylizowanej orlej głowy. Do nas prawdopodobnie karabela przyszła z Turcji, ale zagnieździła się wyjątkowo mocno, odpowiadała widocznie potrzebom miejscowym, stała się bronią w Polsce bardzo pospolitą. Ponieważ nadawała się doskonale do szermierki pieszej, zatem noszono ją chętnie jako szablę przy stroju codziennym, stroju cywilnym, jeśli tak można powiedzieć. Stąd też często bywała bogato zdobiona. Najbardziej kontrowersyjna szabla polska, zwana karabelą bojową. Niektórzy chcą, aby ona pochodziła od Turków. Niezależnie skąd pochodzi, polskie szable są najlepiej wyważone i najlepiej skonstruowane do walki. Paraboliczna krzywizna głowni, wyważone doskonale pióro, rękojeść, która pozwala na doskonałe prowadzenie szabli przy właściwie szermierczym uchwycie. Kciuk leży z góry na rękojeści. Wykształcony trzonek w formie głowy ptaka z bardzo silnym wycięciem pozwala na doskonałe oparcie małego palca i całej dłoni, a szeroka głowica umożliwia obrót szczególnie przy młynkach. Prawdopodobnie młynek, sławny polski młynek, wywodzi się
ze szkoły karabelowej, dlatego że była to specjalna szermierka polską zwana i opisana potem w Starzewskiego traktacie o szermierstwie z początku XIX wieku. Po głowie taki fragment z Mickiewicza o Kneziewiczu. Przypominając stare fechtarskie wykręty, krzyżową sztukę młyńca, cios krzywy, raz cięty. Czy mógłby pan tam nam rozszyfrować te pojęcia? Jeżeli chodzi o młyniec, to chyba tak. Młyniec polegał na osłonięciu strony mojej lewej takimi ruchami właśnie młyńcowymi, które naraz odbijały żelazo przeciwnika, a potem natychmiast spadały mu na głowę lub na piersi. To był chyba ten młyniec. Natomiast sztuka krzyżowa polegała na tym opisywana, że na przykład Moskwicin ciął z góry, Polak na krzyż machał. To było tak, że były cięcia raz z jednej strony, raz z drugiej strony i przechodziła szabla w tą stronę. Ósemka taka. Taka ósemka. A cios... Ciosy te... Raz cięty. Raz cięty. Tego nie znalazłem w literaturze szermierczej. To pewnie jak ten bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała. Gdzie rumieńcem panieńskim dzięcielina pała i teraz prace magisterskie piszą. No raz cięty, to ja myślę, że raz po prostu. Raz i wystarczyło. A czy tego, ten młyniec słynny, który pan Wolujewski wykonywał, czy to można było wykonać na koniu? Wydaje mi się, że nie. Jeździec konny? Nie. Mi się wydaje, że nie, dlatego że to musiałoby być po mojej lewej stronie. Uszy końskie przeszkadzały. I to by było zbyt niebezpieczne dla konia, a dawałyby mnie jakoś niezbyt poczucie niewielkiego bezpieczeństwa. Jednak. Także myślę, że na koniu ten... Czysta fantazja. Myślę, że tak. Szczytowym osiągnięciem polskiej myśli konstrukcyjnej w zakresie broni białej nie jest jednak karabela. Jest nią szabla polska z rękojeścią zamkniętą, zwana potocznie szablą husarską, albo tradycyjnie, a niesłusznie pałaszem husarskim. Niesłuszny dlatego, ponieważ pałasz jest to broń sieczna, ogólnie jednosiecznej, ale z reguły prostej. Natomiast polska szabla husarska ma oczywiście głównie krzywą, jest szablą. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest rękojeść, w której przednie ramię jelca zagina się ku górze i łukiem dochodzi do głowicy. Dotyka jej, ale się z nią nie łączy. W szablach polskiego pochodzenia ów kąt, jaki powstaje pomiędzy kabłonkiem odginającym się i ramieniem jelca, jest rozwarty. I to jest właśnie ważna cecha rozpoznawcza. Dodatkowo jest ta rękojeść szabli husarskiej zaopatrzona w paluch ułatwiający w rolę szermierza. Jest to szabla, co się zowie, bojowa. Nie znam praktycznie biorąc żadnych szabel tego typu z XVII czy z początku XVIII wieku, które można by określić jako szable paradne.
Dla mnie, jako dla szermierza, najlepszą szablą świata jest polska szabla zwana husarską. Powstała prawdopodobnie w końcu XVI albo w początku XVII wieku, która umożliwia właściwie wszechstronne użycie do walki z konia i do walki pieszej. Muszę powiedzieć, że właściwie szabla była bardziej skuteczna w walce pieszej i większość opisywanych pojedynków właśnie odbywała się pieszo. Głownia szabli husarskiej posiada kołową krzywiznę i bogate oprofilowanie przekroju. W ten sposób jest lekka i sztywna, czyli nie skręca się na boki przy cięciu. Znakomita ochrona ręki składa się z kabłąka o rozwartym kącie, który dochodzi do głowicy, ale nie łączy się z nią konstrukcyjnie, także silne cięcie przeciwnika, które spada na rękę, na kabłąk, jest przezeń amortyzowane. Bardzo dobre oparcie małego palca o węgierski typ, nieco spolszczony tutaj, migdałowego kapturka. No i przede wszystkim unikalna sprawa, mianowicie paluch, który stosowany był w szablach typu zachodniego, ale w polskiej szabli husarskiej jest to paluch, jak ja nazywam, pasowany, dopasowany do kciuka. Także on powoduje, że nie tylko możemy przez pociśnięcie palucha przyspieszyć cięcie, ale przez podrzut do góry możemy szybciej wycofać szablę do tyłu po nieudanym cięciu. Dlatego też cięcia szablą husarską w walce pieszej mogły być wykonywane jako bezpośrednie, to znaczy tylko z cofnięciem nadgarstka. Oczywiście, jeżeli nie chodziło o cięcie specjalnie silne, tylko szybkie. I to są cięcia właściwie, które wykonywało się potem już w XX wieku przy szermierce cięższymi szablami. Jednocześnie taka budowa rękojeści powodowała, że szabla husarska musiała być w postawie szermierczej trzymana tak, jak się trzyma dzisiaj szable, to znaczy w niskiej pozycji, w odróżnieniu od wysokiej pozycji charakterystycznej dla walki karabelą. I podstawowy zestaw zasłon to na pewno były zasłona trzecia, czwarta i piąta. Budowa ta nie przeszkadzała możliwości świetnego cięcia z konia, z tym, że było to cięcie innego typu, jak się to stosuje przy szablach XVIII-XIX wiecznych. Było to cięcie, które mogło być zatrzymane w ten sposób, bez konieczności przełożenia szabli, chociaż taka możliwość istniała. Budowa naszej najlepszej szabli husarskiej, która była uniwersalną szablą do jazdy konnej i do walki pieszej, umożliwiała szermierkę na koniu dosyć skomplikowaną, z wymianą zasłon i ripost. I przy charakterystycznym ruchu konia młyńca, tak samo przy ruchu konia równoległym, można było stosować dosyć skomplikowane i szermiercze układy.
Cięcia nie były zbyt mocne, ale miały trafiać w mały cel i dlatego wymagane było doskonałe prowadzenie końca broni i niezbyt wielkie zamachy. Pierwsze cięcie miało za zadanie skaleczyć, a dopiero drugie ewentualnie powalić przeciwnika. No, jeżeli chodzi o najazdy, widzieliście, ćwiczone były także uderzenia odpowiedzi przy najeździe dwóch przeciwników, co nie jest rzeczą łatwą ze względu na sumującą się szybkość dwóch koni. I w tym celu zakładano z tyłu rycerza pęcherz wołowy i uderzenie w pęcherz i przebicie go, tak jak teraz balonika, oznaczało, że uderzenie przy mijaniu trafiło w prawidłowy punkt. Arsenał broni białej używanej w Polsce w XVII wieku nie ograniczał się tylko do szabel rodzimych czy wschodnich, albo do zachodnich rapierów czy szpad. Husaria, czasami nawet i lekka jazda, oprócz szabel noszonych przy boku i używanych w walce indywidualnej, woziła pod kolanem troczone przy siodłach albo pałasze, albo koncerze. Koncerz jest to broń o głowni prostej, długiej, sztywnej, graniastej w przekroju i nadającej się wyłącznie do kłucia. Nie można koncerzem rąbać, tak jak to czynią bohaterowie Sienkiewicza w trylogii. Jest to myłka. Była to broń bardzo skuteczna przeciwko kolczudze, ponieważ przenikała przez jej ogniwa, a także radziła sobie dobrze ze zbroją plutową, ponieważ ślizgając się o powierzchni blachy, natrafiała na złącza między nimi i przenikała w głąb ciała przeciwnika. Odpchnięcia koncerzem zapewne w ręce chorwackiego czy węgierskiego jeźdźca w służbie cesarskiej, zginął w bitwie pod Lützen Gustaw Adolf, wielki król i wódz szwedzki. Na jego skórzanej kurcie zachowanej w Sztokholmie widać wyraźnie dwa ślady popchnięcia, które jej nie przebiły i wreszcie trzecie, które ją przebiło, pozbawiając w ten sposób Szwecję znakomitego monarchy. W naszej husarii szeregowcy, to znaczy towarzysze i pocztowi, nosili, jak się wydaje, przede wszystkim pałasze, używając ich wtedy, kiedy po skruszeniu kopii trzeba było poszerzyć wyłom poczyniony tymi kopijami w szeregach nieprzyjaciela. Natomiast koncerz był prawdopodobnie bronią husarskich oficerów. Nie posiadając kopii i stojąc w pierwszym szeregu albo przed szeregiem czasami, musieli oni wytrzymać ten sam impet, co i inni towarzysze uzbrojeni kopijami. Koncerz długi i prowadzony być może oburącz zastępował w pewnym sensie kopię. Używano u nas koncerzów i wschodniego typu, tureckiego, ale przeważali chyba koncerze typu węgierskiego. To były najpospolitsze i najpowszechniej używane. Koncerz był bronią kolną kawalerzysty, służącą wyłącznie do pchnięcia. Jak widzimy, była to broń długa, bo ten koncerz typu węgierskiego jest wyższy ode mnie, czyli ma gdzieś 1,70 m parę centymetrów. No i nieraz zadawałem sobie pytanie, jak go husarz wyciągał z pochwy. Na pewno musiało być to wykonywane dwoma rękami. Przy natarciu, przy ostatniej fazie natarcia galopem, wyciągnięty koncerz mógł precyzyjnie uderzyć zbroję przeciwnika i jeżeli było to dobrze osadzone prostopadle do płyty, mógł też tą zbroję przebić, czego dowodem są chociażby przebicia pancerza Gustawa Adolfa. Słaba, licząca bowiem tylko około 1000 żołnierzy i kilkuset mieszczan załoga, usiłowała bronić twierdzy przed 80-tysięczną armią turecką. Po opuszczeniu nowego zamku wycofano się do starego na skalę, lecz odgłosy podkopów przestraszyły obrońców. Umocnienia zniszczył prawdopodobnie przypadkowy wybuch. Nastąpiła kapitulacja. Tak latem 1672 roku poddano Kamieniec, otwierając drogę na Podole i do Lwowa.
drugiej połowie XVII wieku, po latach potopu, który wstrząsnął podstawami Rzeczypospolitej, po latach wojen z powstaniem ukraińskim, z Rosją, Tatarami, Szwedami, Brandenburgią, Siedmiogrodem, przyszła raz jeszcze kolej na konfrontację z potęgą otomańską. Armia sułtańska ruszyła na Polskę, zdobyła Kamieniec Podolski, zagroziła właściwie samodzielnemu bytowi naszego kraju, ale napotkała niebawem na godny opór, którego organizatorem, twórcą, głównym bohaterem był hetman, późniejszy król Jan Sobieski. Wielkie zwycięstwa pod Chocimem, późniejsze pod Wiedniem, pod Parkanami, zalały całą Polskę masą zdobyczy tureckiej. Zdobyć nasi wzięli pod Chocimiem, w rzędach, w srebrach, w namiotach bogatych, a w sepetach owe specjale wyborne, owe szable bogate, owe janczarki. Naprowadzono do Polski wielbłądów, że można ich było dostać i za Podjestka. Za Podjestka? A za Podjestka. Ale też jeden syn osobliwie ucieszył ojca swojego zdobyczą. Podjeżdżając pod dom, chciał się pokazać ojcu tureckim strojem na powitaniu. Owoż, ubrawszy się we wszystek turecki strój, w zawój, wsiadł na wielbłąda, podjeżdża pod dom, a tu ojciec idzie przez podwórze z laską. A straszydło wjeżdża we wrota. Przestraszył się staruszek, zaczął uciekać, żegnając się. Biedaczysko. Syn zaś, widząc, że ojciec zląkł się, pobieży też za nim, wołając: hej, dobrodzieju! To ja, syn twój, ojciec tym bardziej w nogi. Aż z przelęknienia rozchorował się, a potem nie za długo umarł. No proszę. Proszę, co też wać pan prawisz. Znaczną część tej zdobyczy stanowiła oczywiście broń. Ta właśnie broń turecka w orientalnym, imperialnym, bogatym bardzo stylu. Odpowiadała ona znakomicie gustom ówczesnej sarmackiej szlachty. Zresztą sam król, ten najświetniejszy Sarmata, podzielał te gusta. Wiemy, że jego wysłannicy, jego emisariusze pracujący na Krymie, w Turcji, nawet na Kaukazie, gromadzili nie tylko informacje o wadze politycznej i militarnej, ale także zbierali rozmaite nowinki na temat panującej tam wojskowej mody. Pracowali na rzecz króla Jana Ormianie Lwowscy, produkujący rozmaite naśladownictwa broni wschodniej i wschodniego wykwipunku. W rezultacie możemy tutaj mówić o wielkiej ponownej fali orientalizacji polskiego uzbrojenia i polskiego ubioru wojskowego. Odbiła się ona bardzo wyraźnie na naszej własnej, rodzimej produkcji w tym zakresie. Broń, szable w szczególności, zwłaszcza karabele, pod koniec XVII wieku stają się bardzo bogate. Ich wystrój nawiązuje do tych właśnie orientalnych, tureckich wzorów. A bogatemu wystrojowi towarzyszą także coraz bardziej pompatyczne napisy na głowniach. Wszystko razem nie były to dobre objawy. Zapowiadały zmierzch, zapowiadały kryzys i polskiego uzbrojenia, i polskiej sztuki wojennej, no i w jakimś sensie także całej naszej państwowości. Ozdobne szable i napisy uznać można za przejaw sarmatyzmu, polskiej odmiany baroku. Równocześnie, czy nie jest to znak przesilenia, które mogło nastąpić po wieku dla Polski tak trudnym?